Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ewa Staniszewska, poza cenzurą, kolejne wydanie tego programu. Dzisiaj w studiu moja znakomita koleżanka Mirosława Sojka-Topór. Witam Cię serdecznie, Mirko, i kłaniam się szerokim gestem do samych stóp. Ja również witam, cieszę się, że jestem tu razem z Tobą. Jesteś sopranem, ale partie mezzo-sopranowe też są w Twoim repertuarze. To się zgadza, dlatego że śpiewając różnymi technikami, tak mogę powiedzieć, bo używałam dużo białego głosu w swoim życiu, potrafię śpiewać niższe partie, niższe głosy. I jeszcze mam do tego taki dar, jak to mówi moja koleżanka, z tym trzeba się urodzić, że mam łatwość podstawiania tych głosów ze spodu, czy one są napisane, czy nie. Zawsze umiem ich tam stworzyć, dołożyć, tak zwane drugie, trzecie, czwarte. Także zgadza się, potrafię śpiewać dolne partie również. Ale zacznijmy od początku. Co Ci w duszy gra? W mojej duszy gra moje pochodzenie, wydaje mi się, najbardziej. I ta muzyka, myślę, że wzrusza mnie tak najszybciej i pionizuje. To znaczy zwraca moją uwagę natychmiast, gdziekolwiek bym była, jak dotrą do mnie jakieś dźwięki, urywki. Zaraz po prostu skupia się moje ucho na tym, co słyszę. Bo tej muzyki w moim życiu jest bardzo dużo i bardzo różnej. Tak. A ta jedna, muzyka mojego pochodzenia, no niestety chyba we mnie gra i w mojej duszy, w moim sercu, w moim życiu, w moim domu. Mam do niej ogromny sentyment. No więc właśnie, urodziłaś się na Podhalu i to właśnie ta muzyka gra ci w duszy, muzyka góralska. Jak twoje dzieciństwo, jak to się zaczęło, dlaczego właśnie ta muzyka i którędy szły te drogi? Na tą muzykę to jestem troszeczkę skazana, bo mój tato jest bardzo dobrym muzykiem góralskim, skrzypkiem. Zresztą tata gra na akordeonie, na skrzypce, na wielu instrumentach. Taki multiinstrumentalista, można powiedzieć. Taki zdolny facet. Pięknie śpiewał. Ale przede wszystkim pierwszy instrument jego to są skrzypce. I grał z własnym bratem, z innymi tam swoimi kolegami, znajomymi. A później, jak myśmy troszeczkę odrośli, no to razem z nami. I mam starszą siostrę 7 lat od siebie, Tak. to ona jest skrzypaczką również wykształconą, więc też była skazana na to, że musiała wtórować tacie w jego pomysłach na muzykę góralską. I mój brat również grał na skrzypcach, w tym momencie to grał na basach tak zwanych, czyli takiej przerobionej wiolonczeli do potrzeb muzyki góralskiej. I tak muzykowaliśmy w domu, rodzinnie, wszyscy razem. Wszyscy razem, dokładnie tak było. Dokładnie tak było. Mamy takie nagrania. Szkoda, że nie byłam w Nie ma stanie możliwości pokazania ich. ich pokazać, ale to wtedy miałam tych lat 8, 9, 10, 11, tak do 14 może. Czy byliście taką rodzinną orkiestrą, Tak, taką kapelą, tak? braliśmy udział w konkursach, jeździliśmy do Żywca, do Zakopanego, po różnych festiwalach takich folklorystycznych zdobywaliśmy nagrody. Jak najbardziej. No właśnie, dokładne miejsce Twojego urodzenia. Ludźmierz? W samym środku domu, No bo właśnie, to była ciekawa historia. tak, szpitala w Ludźmierzu oczywiście nie było, tylko chyba tak szybko pchałam się na ten świat, że pogotowie nie zdążyło przyjechać. Pewnie w dzisiejszych czasach też by nie przyjechało, znając historie, jakie co chwilę słyszymy, to też się nie spieszą, ale wtedy się spieszyli, ale to był środek nocy, no 1:30 nad ranem. I zabawne było to, że moi rodzice mieli jeszcze gości, którzy grali sobie tam w karty. Mama już była troszkę zmęczona, położyła się. Zresztą to była jej koleżanka po fachu, czyli również nauczycielka, historyczka. I ja się urodziłam w nocy. I mamusia mówi do mojej siostry 7-letniej Marty wtedy: Martuś, biegnij do pani Marii i powiedz, że coś mama chciała jej jeszcze przekazać do szkoły, żeby przyszła. No i pani Maria, taka pewna siebie, wchodzi do domu, a ja byłam położona na stole w takim ogromnym beciku, takim góralskim, związanym, takim fajnym. I ona myślała, że mama przyszykowała po prostu pusty becik, a z tego beciku taka rączka machnęła. Ona tak stanęła: w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, bo dopiero w nocy parę godzin temu od nas wyszła, a tu już dzieciątko na stole leży. Także
takie fajne historie opowiadane przez rodziców. Piękna przyjemne. Historia. Czy możemy poprosić pierwsze zdjęcie? No właśnie, kiedy zaczęłaś śpiewać? Śliczne, Boże. To ty. Ja mam taki nieuleczalny sentyment do małych dzieci. Nieuleczalny również do siebie samej. Pewnie zaczęłam mniej więcej tak jak na tym zdjęciu, które właśnie tam widać. Nie pamiętam tego, kiedy zaczęłam. Nie mam takiego momentu, że nagle odkryłam muzykę. Po prostu przez to, że ta muzyka cały czas wokół mnie była. No, moja siostra już chodziła do szkoły muzycznej, jak ja się urodziłam. A wiem od rodziców, od mamy, że bardzo późno zaczynałam mówić, bo miałam skończone 2 lata, jeszcze nie mówiłam, natomiast bardzo wcześnie właśnie nuciłam, śpiewałam, tak. Czyli najpierw zaczęłaś śpiewać, raczej potem zaczęłaś mówić? To. Pamiętam takie obrazy, mieliśmy takie małe organy elektryczne, tato przywiózł ze Stanów, do prądu się je włączało. One na dzisiejszy dzień to pewnie nie mają wyżej niż metra wysokości. Tak? I ja pamiętam, że musiałam tak sięgać paluszkami do nich i to mnie już tak bardzo intrygowało, że to mi wydaje takie fajne dźwięki. Bo skrzypce to były za trudne dla takiego małego dziecka, poza mnie nikt by się ich nie dał dotknąć w domu, broń Boże. To była świętość. W takim razie, skoro zaczęłaś pierwsze dźwięki wydawać śpiewając, czy możemy posłuchać, jak Mirka śpiewa? Po góralsku.
śpiewanie tym białym głosem to jest o tyle specyficzne, że trudno jest nim śpiewać na dłuższą metę. Tak. Trzeba bardzo uważać, żeby ten głos przetrwał jak najdłużej. Tak więc mnie udaje się to o tyle robić, że mam jakąś tam wiedzę na ten temat, jak się oszczędzać, jak tego rejestru piersiowego używać na takich wysokich nutach. Ale są urodzone osoby bardzo utalentowane w górach, które po prostu, to co mój brat mówi, to się trzeba urodzić na tej wysokości, żeby krzyczeć tyle godzin i głosu nie stracić. Ja sama czasem próbuję używać, ponieważ śpiewam tego głosu białego i wiem, jak trudno jest właśnie, bo to aż od samego spodu się wtedy wychodzi. No trzeba ucisnąć. Tak. To wtedy odczuwa się to podparcie, o którym generalnie się nie mówi, nie myśli, tak, a używamy go cały czas, mówiąc nawet, oddychając, siąkając nos, cały czas używamy swojego podparcia, a właśnie przy śpiewaniu tym białym głosem jest on taki odczuwalny, bo jak nie ściśniemy żebrami, to nic tak za bardzo nie z tego śpiewania nie wyjdzie. Tak, tak. Ale nawet w tym moim zespole Góranie jest kolega, który no też jest człowiekiem nie do zdarcia. Zawsze mogę na niego liczyć. Jak ja już nie mogę, to Jasiek. To zawsze może. Także cieszę się bardzo. Jaśka też kiedyś zaprosimy tutaj do studia. O, bardzo ciekawy człowiek do rozmowy, także warto go zobaczyć, posłuchać. Bardzo wielki Bo właśnie talent. Góranie to już twoje amerykańskie kroki twojej kariery artystycznej. Właśnie, jak to było z tą Ameryką, dlaczego Ameryka, zanim w ogóle wiedziałaś dlaczego, bo myślę, że w trakcie naszej rozmowy ujawnisz nam tajemnicę, dlaczego ta Ameryka właściwie była taka ważna dla ciebie, ale zanim wiedziałaś, że ona jest taka ważna, że to twoje przeznaczenie, dlaczego właśnie Ameryka, dlaczego się zdecydowałaś, żeby tu przyjechać? Ja uważam, że to było za mnie zdecydowane już wiele lat wcześniej, prawie 100 lat wcześniej. Mm-hmm. Tak zdecydowali moi pradziadkowie z obydwu stron, i ze strony mojej mamy, i ze strony mojego taty. Praktycznie prawie obydwie babcie się tu urodziły, bo jedna się tutaj urodziła, a drugiej urodziło się wszystkie rodzeństwo. I oni wyjechali w 20 roku, a ona, babcia, urodziła się w 22, ale później tu wróciła, żeby mieszkać jeszcze przez następne, ostatnie 40 lat swojego życia. I myśmy w ogóle jako rodzina, jako jakby takie drzewo rodzinne, to byliśmy jedyną gałązką, która została w Polsce. A reszta rodziny była cała. Moja mama miała tylko jedną siostrę, ale miałam masę kuzynów, nie wiem, z 20-30 kuzynów i praktycznie tylko dwójka została w Polsce, a reszta wszyscy są w Stanach Zjednoczonych, także praktycznie ja jechałam tutaj jak do drugiego domu. Mhm. W momencie, gdy wyszła mi petycja, tato bardzo nie chciał, żebyśmy tutaj zostali, nawet nam powiedział, pamiętajcie, że macie nie zostać w Ameryce na stałe. No myśmy też tak chcieli nie zostać, ale się inaczej losy potoczyły. I po prostu wyszłam, musiałam przekroczyć granicę. Przekroczyłam, ale wróciłam, bo nic do mnie nie przemawiało w Ameryce. Emocjonalnie bardzo cierpiałam, tęskniłam za wszystkim, za powietrzem, za lasami, za górami, za przyjaciółmi, za wszystkim, co w Polsce zostawiłam. Ja tam kończyłam liceum, zdawałam maturę, kończyłam średnią szkołę muzyczną. Także już te najważniejsze takie związki, I przyjaźnie, które właśnie wtedy zawieramy i one są praktycznie na całe życie, bo są. A do tej pory utrzymuję kontakty właśnie z moimi koleżankami licealnymi. One właśnie zaczęły się w Polsce i wydarzyły się w Polsce, dlatego mnie w Stanach Zjednoczonych było bardzo trudno. Ja tu nie wyjeżdżałam po nowe życie, ani do nowego domu. Ja wyjeżdżałam tak jak by do drugiego domu, gdzie jest moja najkochańsza babcia, bo zawsze taką dla nas była. Mój brat już tutaj też był, ale też dopiero początek jego przebywania tutaj. Także, że ja... Czyli bardzo trudno było ci się odnaleźć w tym kraju. Bardzo trudno było mi się odnaleźć.
to już pomijam, że te wszystkie prace fizyczne, jakie wykonywałam, były dla mnie takie lekko absurdalne. Nie dlatego, że... Bo zdążyłaś zrobić już to prawie, czy pracować w prawie w każdej pracy? Tak, tak, wszelakiego typu sprzątanie. I że tak powiem, znajomości wszystkich sprayów do czegokolwiek trzeba ich było używać. I bawienie dzieci, i sprzedawanie ciastek w piekarni. Wszystko to zaliczyłam. Jestem kobieta pracująca, żadnej pracy się nie boję. To tak wszystkie Polki w Stanach Zjednoczonych, nie jestem ewenementem, tylko że brakowało mi takiego normalnego życia. Ja tutaj ludzie nie bywali nigdzie, nie rozmawiali ze sobą, przychodzili do domu, padali ze zmęczenia. W weekendy też się nic nie działo, to ja już w Polsce miałam prawo jazdy jako 18-latka i było tak fajnie, paliło się ogniska, jeździło się na jakieś tańce, granie, śpiewanie, przynajmniej jakieś kino. A tu poczułam się taka jak na księżycu, mimo że byłam otoczona wieloma ludźmi, ale to było straszne oderwanie z korzeniami, więc po 4 miesiącach ja miałam kierunek do domu z powrotem na studia i bardzo nie chciałam tutaj być, ale... To dusza człowieka, a jak dusza artysty, która jest przecież bardzo wrażliwa, a te warunki amerykańskie, o których mówimy, czasami są okrutne, musiała cierpieć jeszcze bardziej. Tak, nareszcie doceniłam ten horror szkoły muzycznej polskiej w Polsce, gdzie wydawało mi się, że jestem najnieszczęśliwszą osobą na świecie i ja tak bardzo nie lubię tej szkoły muzycznej. Mhm. I przechodzę przez nią tyle strasznych nerwów, że ani liceum, ani nic w moim życiu nie kosztowało mnie takiej nerwicy jak ta szkoła muzyczna i te co półroczne egzaminy i ten stres, to jeszcze było za czasów komuny, to słuchajcie, lało, grzało, mroziło, nieważne, bo człowiek musiał iść, autobus cię nie wziął, 2 godziny stój, czekaj. Potem następny przyjechał, znowu człowiek nie dostał, bo było tyle ludzi. Straszne przeżycia takie fizyczno-emocjonalne, ale jak tej szkoły muzycznej tutaj w Stanach właśnie zabrakło, ups, w ogóle zaczęłam poznawać jakichś innych dziwnych ludzi, no to zatęskniłam za szkołą muzyczną, za tym co robiłam od małego dziecka, no bo przecież od pierwszej klasy, 12 lat, tak. Bo szkoła muzyczna dzieli się na 6 i 6. A więc równocześnie w sumie trwało to wszystko od pierwszej klasy do ostatniej klasy liceum i tak samo kończyło się dyplomem, tak jakby taką muzyczną maturą. I po tych wielu latach i późniejszych właśnie doświadczeniach doceniłam ogromnie polską edukację, polską szkołę muzyczną, że dawali nam ogromny wycisk przy takiej wzmożonej nerwowości. Ale to zaowocowało nieprawdopodobnie tutaj w Stanach. Nie było łatwo, za chwilę będziemy jeszcze kontynuować tą rozmowę, a tymczasem poproszę zdjęcia twoje, bo mimo tego, że nie było łatwo, wyrosłaś na wspaniałą śpiewaczkę. Aha. I twoje zdjęcia ze sceny jakby tego dowodzą. Czy możemy poprosić o zdjęcia Mirki ze sceny właśnie? Jedno z piękniejszych zdjęć, jakie mi przesłałaś, to właśnie to. Czy to jakiś konkretny koncert, możesz 2 słowa o tym powiedzieć? Tak, to akurat to czarno-białe jest z Weneckiej Nocy. To z orkiestrą Paso. Z orkiestrą Paso, tak. Tam miałam nieprawdopodobną przygodę na tym koncercie, nie wiem czy mogę opowiedzieć. Bardzo proszę. To akurat z Kanady, z Toronto, to drugie zdjęcie. A tu mój wspaniały kolega Firek, Przemysław Firek. To też z Kanady takiego zdjęcia nie mam. To ja znalazłam to zdjęcie, cudowna, muszę się pochwalić. Wow. A to z góranami. Tak, to z góraniami. Ale wracając do tego koncertu tutaj. To jest też z Weneckiej Nocy. Tak, poznaję po sukience, bo tak. Tylko tam ją miałam ubraną. Ale wróćmy do tego koncertu. Tak. Wychodziłam do pierwszej śpiewanej arii, bo nas tam było więcej śpiewaczek. Tak. 3 śpiewaczki, 2 śpiewaków. Ja jako pierwsza miałam zaśpiewać arię Willi i ubierając sukienkę portable microphones, te bezprzewodowe, tak, mikrofony, przylepione, włożone, mówię do mojego właśnie przyjaciela, muzyka Jasia Króla, Jasiu, wsadzę mi ten mikrofon tam, tak żeby nie było widać.
Ja się wstawię, mówię, wyłączam ci. A mówię, ani się wasz. Używam tych słów, ani się wasz, ma być włączony. Ale on, stary muzyk, stary akustyk, stary chałturnik, stwierdził, że szkoda baterii. Wyłączył, słuchaj, ja wchodzę jako czwarty numer, ale to było szybciutko, to ja tam zapowiedź, to, już po 10 minutach ja wchodzę na scenę. A on co w ogóle zapomniał, żeby mi włączyć. Słuchajcie, śpiewałam arię Willi do 2000 ludzi. Bez mikrofonu. Bez mikrofonu, z nagłośnioną orkiestrą, bo gdyby jeszcze orkiestra... I nagłośnionym chórem. I ja jedna bez mikrofonu. Zeszłam, tak mi łzy kapały, myślałam, że mu włosy wszystkie powyrywam. Ja mówię, coś ty mi zrobił, a on biedny tak siedział, tak. A potem sobie, Mira, uspokój się, bo on za chwilę ma wyjść i sam zaśpiewać. I to była taka nauczka starych wygów, co nas po tylu latach złapał taki przypadek, żeby jednak zawsze sprawdzać. Także już w pierwszej połowie tego koncertu nigdy nie wyszłam. Miałam wyjść jeszcze, pamiętam, do Wapensiera, ale nie wyszłam. Taka poryczana, to bazana, no musiałam się zamalować od początku. Ale dałaś sobie radę. Ale w drugiej już części wyszłam i to już były zdjęcia z tej drugiej części. Tak. Dałaś sobie radę, to między innymi dlatego, że przecież miałaś dobre podstawy wykształcenia w Polsce. A przepchnęłam jakoś. Oni się nawet zakładali, że jestem na mikrofonie. Nie jestem. Nie była. No i potem bardzo, bardzo trudne sprawy amerykańskie, mówię o Twojej edukacji, bo był czas, że postanowiłaś uczyć się, kontynuować naukę w wokalu, a jednocześnie pracowałaś, a jednocześnie wiedziałaś, że musisz pójść do tej szkoły i pchało Cię coś, pchało, ale dałaś radę. Tak po prawdzie to wszyscy naokoło mnie tam jakoś tam podziwiali. A ja czułam się jak ryba w wodzie. Ja zapomniałam, Jezu, a co wy jesteście biedni, jakbyście wy wiedzieli, jak ja się odnalazłam, jak mnie tu jest teraz dobrze. Ja nie powinnam używać może tego słowa, ale ja brylowałam nic z tymi Amerykanami, bo świetnie słyszałam, miałam cudowne podstawy z polskich szkół muzycznych. Ja zdawałam wszystkie testy, nawet się na nie nie ucząc, przeskakując dużo rzeczy, że nie musiałam w ogóle tych klas później już brać, ani za nie płacić. Wiemy, jak droga edukacja w Stanach Zjednoczonych. Może elementem tej sytuacji i taką wyjątkowością jest to, że miałam już rodzinę. Ale rodzinę właśnie w postaci nie tylko jako obciążenia, ale ogromnego wsparcia, dopingu. Ja mówię, że moimi największymi fanami to jest moja mama i mój mąż. Mimo, że jako tam nie męczę, nie włóczę po żadnych koncertach, nie? Chyba, że jest naprawdę coś takiego wyjątkowego i wyjątkowe miejsce, jak Orkiestra Hono, to mówię, że obecność obowiązkowa, masz listę podpisać. Ale tak, to go nie męczę ani w domu. On po prostu wie, ale strasznie szkoda mu było tego, że ja kończąc te szkoły w Polsce muzyczne, nie mam tu żadnych uprawnień. Nie mam. Mimo, że ja to wszystko umiem, tak. I robię wcale nieźle, czy nawet zatrudnić się właśnie jako organista do kościoła czeskowych. Nie mam ku temu podstaw tutejszych, że to nie jest dokument, który mnie trzeba uprawnia. Było przybić pieczątkę. Dokładnie, on mówi, to taka Croc Kennedy, no. Croc Kennedy to był mój magister. O tym muszę opowiedzieć, bo to jest wyjątkowa kropka nad i. Ale jak zaczęłam swoje pełne, dzienne studia, normalnie ze studentami uczymy od siebie o 8 lat średnio, a to już miałam córeczkę, no bo byłam od nich dużo starsza. Miałam 27 lat, jak zaczęłam studia na Roosevelt University i miałam już córeczkę Emilkę, ale to było bardzo dobre dziecko i dało się mamusi uczyć. W trakcie urodziła się moja druga córeczka, też dobra, ale z takim większym chochlikiem w oku. Bardzo zdolna również, Julcia. I kończąc te studia miałam dwójkę dzieci. Ale jak już śpiewałam dyplom ten swój graduacyjny, już byłam w ciąży z moim synem Filipkiem. Nikt oczywiście nie wiedział, no, laska byłam, jak nie wiem, ale już byłam w piątym miesiącu ciąży. Zaśpiewałam nieźle, jak na mój stan błogosławiony, który nie zawsze dobrze wpływa na śpiewanie, tak. Ale wszystko dobrze się odbyło. A Filipek się urodził w październiku, no to chciałam go troszeczkę odchować i myślę, no to w następnym roku
bo zawsze zdaje się egzaminy te wstępne, tak zwane auditions, na przełomie zimy. No to tak 2-3 miesiące po urodzeniu tego dziecka nie bardzo chciałam, że nie będę w formie, bo to trzeba być w formie. To jest jak sportowiec, musisz... Cały czas dbać o kondycję. Cały czas, mięśnie muszą pracować, to nie jest tylko, że o, głos. Tak. To jest całe ciało i cały organizm i hormony i wszystko. No to stwierdziłam, poczekam rok. Poczekałam rok, ale za ten rok to już byłam w 7 miesiącu ciąży z Adasiem. I wyobraźmy sobie, wchodzę, tak się uparłam. Mój mąż jeszcze bardziej się uparł, stwierdził, że będzie pracował 20 godzin na dobę, ale ja muszę pójść na te studia, bo właśnie brakuje mi tej kropki nad i. Mm-hmm. Ten bachelor's, to dla niego było takie i bez kropki. Mm-hmm. I mówi, że musisz mieć tego magistra. A wiedziałam, że mnie to jako studentkę, czyli że uczenie się, nie wiadomo, to mnie tak dużo nie będzie kosztowało, bo ja to już wszystko wiem. A więc dawałam ten egzamin wstępny równocześnie do DePaul University i do mojej macierzystej szkoły Roosevelt University, to się nazywa Chicago College of Performing Arts. Zostałam zaakceptowana i do jednej i do drugiej, ale w DePaul dało mi 10 tysięcy scholarship. No to oczywiście dla mnie to było dużo pieniędzy na rok, 10 tysięcy i bez zastanowienia mimo stwierdzenia, troszkę daleko do tej szkoły, bo do Lincoln Park. Z południowego, z zachodniego Chicago, z Archeru, ale stwierdziłam, że przyzwyczaję się szybko dojadę. I rzeczywiście te 2 lata to były takie cudowne, najcudowniejsze. Przyszłam na studia, moje najmłodsze dziecko miało 4 miesiące. Jeszcze było przy mamusi, jeszcze było przy tuta. Cały czas było, już mówiło, jeszcze było przy tuta, ale nieważne. I oni, ci ludzie, nikt nie wiedział na studiach, że mam 4 dzieci. Jedną osobą, która wiedziała, była moja nauczycielka, wspaniała śpiewaczka, Jane Banal, do tej pory na etacie w Metropolitan Opera, już 20 lat, ponad 20 lat. I pyta mi, are you married? Czy jestem mężatka? Mówi, że tak. A czy masz dzieci? A ja mówię, ja nie chcę o tym rozmawiać. Ona tak patrzy na mnie dziwnie. Co myślę, ops. A was myśli, że jestem jakaś antydziecinna, antyrodzinna. Okej, powiem ci, ale ty nie możesz powiedzieć nikomu, bo jak ty powiesz, to ja będę wiedzieć, że nikt się nie dowiedział od nikogo, tylko od ciebie. Tak. Jestem matką 4 dzieci. Ona, that's beautiful, pięknie. Ja też jestem matką i też zostałam sama z bardzo małym dzieckiem, zrobiłam karierę, popatrz, to nic, czemu nie przeszkadza. Ja mówię, nie mierzę, że moje dzieci jakieś tam są porzucone, bo mam mamę, która opiekuje się nimi, mieszka z nami, jest, pomaga mi. Przy tym, Ewuś, jak się tak dobrze zastanowisz, to ci wszyscy młodzi studenci tylko udają, jacy oni są zajęci, tak? Zajęci, zapracowani. Praktycznie mają tam po 2 klasy dziennie. Okej, okay, to jest 2-3 godziny zajęć, resztę do domu. Tak. Więc to, jeżeli by ktoś powiedział, że matka idzie na pełny etat do pracy, nie ma jej 8 godzin w samej pracy plus dojazdy, to jest 10 godzin. Ja wychodziłam z domu na maksimum 4-5 godzin, żeby zrobić swojego magistra. Także, że to nie był znowu zaś taki wysiłek. Wracałam do swoich dzieci, do swoich lekcji, oczywiście udzielałam lekcji, musiałam pracować. Gram w kościele na weekendy i ze swoimi guraniami, i ze swoimi The Kings, bo jeszcze mam drugi wspaniały zespół. Także to wszystko było takie jakby od Pana Boga. I od Pana Boga poprosimy w tej chwili o film z Arią Moniuszki. Od Pana Boga zrobiło się to, co się zrobiło, czyli pięknie śpiewasz i chcemy teraz to usłyszeć. Bardzo proszę.
było nagranie z, o ile dobrze pamiętam, z Muzeum Polskiego wraz z orkiestrą Paso. Tak, tak, to przy jakiejś tam patriotycznej okazji śpiewałam tą arię i tak teraz po tylu latach aż się dziwię, że się odważyła na tą arię, bo to bardzo trudna aria. Stanisław Muniszko w ogóle pisał trudno, w ogóle nie wokalnie. Ktoś się nie może teraz tutaj zlinczować, ale takie są fakty. Ja nie mówię, że on pisał brzydko, bo pisał pięknie, tylko że po prostu bardzo niewokalnie, bardzo trudno. Na czym ta trudność polegała? Nie było w ogóle odpoczynku i cały czas u niego ta muzyka tak wzrasta i ta intensywność się wzbija i wzbija w powietrze i nie ma oddechu, nie ma czegoś takiego, że jest ok, jest fraza piękna, coś tam, odpoczywamy chwileczkę, jest orkiestry czy fortepianu i znowu następna fraza czy refren czy cokolwiek. U niego to są takie właśnie stopnie, ciągłe podchody i one wcale nie tracą na intensywności. I jest przerwa na przykład sekundę czy dwie sekundy, jakaś tam niewielka pauza i już musimy dalej się wspinać i wspinać. Ta aria chyba ma ze 6 stron, czy może nawet 7 i też kończy się na wysokich dźwiękach i z wielkim dramatyzmem. Bo pierwsze ta halka się modli przy jakimś krzyżu, później marzy, a później jednak zdaje sobie sprawę ze swojej sytuacji, w jakiej się znajduje. Popełnia samobójstwo. Fatalnej. Tak. I no, oczywiście na końcu popełnia samobójstwo. Ale tak jak mówię, że będąc w młodym wieku i śpiewać taką arię, to aż się dziwię, że się odważyłam, ale zawsze taka byłam. Właściwie odważna. Tak. Nigdy nie odtrącałam żadnej okazji. Może to było takie też nieświadome, głupie, młodzieńcze, ale pamiętam swoją pierwszą ogromną szansę jako wokalistki, jak właśnie Paso, Basia Bilszta, Wojtek Niewrzał zorganizowali koncert z okazji urodzin Ojca Świętego i poprosili mnie o wykonanie Angelusa Wojciecha Kilara. Mhm. Bardzo trudny utwór, długi dosyć, z chórem, z orkiestrą, napisany w stanie wojennym, takiej Polski rozmodlonej, oparty właśnie na różańcu. I ja tam śpiewałam właśnie to Zdrowaś Mario na takich wysokich dźwiękach i moim punktem kulminacyjnym jest właśnie wysokie C przez chyba 3 całe nuty. I ja w wieku właśnie 26 lat powiedziałam... Ja to zrobię. Boże, dzięki Ci! Dopiero jak zobaczyłam partyturę, ale jeszcze się nie przestraszyłam, dopiero jak zaczęłam śpiewać, ups, tam były przeszkody ogromne dla mnie, bo mimo, że jestem sopranem, to tak nie jest, że o, ma się głos, ma się skalę, to nic tylko śpiewać. To nie jest tak, że te dźwięki można ciągnąć w nieskończoność, tak. Bo struny się męczą i trzeba dbać i sama Maria Callas, śpiewając swoje partie opery, cały czas trzymała rękę na gardle, żeby się upewniała, że to gardło jest wyluźnione, otwarte, spuszczone na dół, że ono się nie podciąga, a ja niestety podciągam go do dzisiejszego dnia, mimo że się tyle umodliłam, Duchu Święty, jak to zrobić, żeby zaśpiewać, a nie podciągnąć tego gardła, niestety. Nie powiem, że mnie tu źle uczono, uczono mnie bardzo dobrze, bardzo chwalę sobie metody amerykańskiego szkolnictwa, jeśli chodzi o wokal klasyczny. Tak. Masa wspaniałych śpiewaków, doskonali nauczyciele i bardzo dużo się nauczyłam i myślę, że sama też dobrze uczę. Mam pomysł na to uczenie i słyszę, ale tak mówię, że wracając do tej mojej takiej głupiej, młodzieńczej odwagi, nie odtrącałam takich okazji nigdy i może dlatego stałam się tam jaką taką śpiewaczką, bo nie powiem, że jestem śpiewaczką operową, bo oper nie śpiewam. To jest inna w ogóle działka i inna, że tak powiem, temat rozmowy. Inne życie. Inne życie, to trzeba się spakować na walizkę i jechać, tak. Jeździć po całym świecie na przesłuchania, a ja ani tego nie chciałam, ani nie miałam ku temu pociągu, a i zdałem sobie sprawę z mojej sytuacji rodziny. Właśnie. Nie mam ku temu warunków, ani tak mówię, nie chcę, ale takich koncertów o okazji właśnie pojedynczych
nigdy nie przepuszczam. Zawsze się na to wszystko zgadzam. No właśnie, inne warunki rodzinne. Adam, twoja wielka miłość. Tak, no to właśnie jak przed momentem wspomniałam, że chyba wielka, bo minie 15 lat 4 lipca. No proszę. Tak. 15 lat. Obend wielka data. Tak, zawsze celebrujemy, zawsze pełno fajerwerków na naszą cześć. Prawda? Wszyscy nam pukali po głowie, chyba skupiliście wesele 4 lipca, to wam przyjdzie. Przyszło ponad 400 osób. No proszę. Górale są niezawodni. Ale przyszło i zawsze, no do tej pory rodzina i znajomi i przyjaciele pamiętają i dostaję życzenia happy anniversary, no bo wszyscy pamiętają, że to było 4 lipca, ale wracając do tej mojej miłości, no chyba wielka, bo po 15 latach w dalszym ciągu wielka. Także w dalszym ciągu bardzo się kochacie. Więc to było twoje przeznaczenie. Pewnie dlatego znalazłaś się właśnie tu w Ameryce, żeby Adama odnaleźć po latach, bo przecież znaliście się z Polski. Tak, tak. Znałam tego wtedy pięknego, młodego mężczyznę w Polsce, ale nie miałam z nim jakiegoś takiego bezpośredniego kontaktu. Natomiast ja wiedziałam, że istnieje, on wiedział, że ja istnieję. I przypadek zrządził, chyba też przez mojego brata. Nie ma przypadku, wszystko dzieje się dla czegoś. Wysłał mnie na jakieś wyjście sobotnie ze swoim kolegą. Też nie chciałam na to wyjść i się wyjść, proszę cię, weź go, jedź z nim. No to zabrałam tego kolegę i właśnie w tym miejscu, gdzie zajechaliśmy, pod jakieś tańce, hulanki, spawole, stał mój Adaś. I tak zobaczyłam, że jest. On zobaczył, że ja jestem. Niestety nie weszliśmy razem do tej dyskoteki, weszłam tylko ale ja. Ale przepraszam, czy to było tak jak miłość od pierwszego wejrzenia? Tak, tak. Ta miłość była od pierwszego wejrzenia, ale w Polsce. Wtedy bardzo mi się ten człowiek spodobał, no ale... No i co raz, z tą że ja wtedy też miałam jeszcze inną miłość pod ręką. Po drodze zdarzyło się wiele rzeczy, tak, aż w końcu dyskoteka spotykasz Adama. Tak, no ale tak mówię, on wtedy do tej dyskoteki nie wszedł, bo nie mógł. Za krótko był w Stanach, bo dopiero 3 tygodnie. Ale odnalazł mnie na drugi dzień i to jest takie niesamowite, że chciało się mu szukać. Znalazł mnie w domu góralskim, bo stwierdził, taka góralka może być jak nie w góralskim. Tylko. To było takie śmieszne, bo ja tam wcale znowu nie przebywam, ani wtedy też nie przebywałam, ale... Była jakaś uroczystość, mówiłam wiersz Stettmajera, Kazimierza Przerwy, na Anioł Pański biją dzwony. A że Przerwa Stettmajer mieszkał w Ludźmierzu, tak, to na ten Anioł Pański właśnie biły te ludźmierskie dzwony. I ja mówiłam ten wiersz tam przy tej okazji, a Adaś mnie znalazł i tak później półgębkiem mnie wywołał z tej sali, poprosił o numer telefonu. Ja tak mówię, z jednej strony miłość od pierwszego wejrzenia, a z drugiej strony chyba ta lewa ręka. Zaczęłam pisać ten numer telefonu, a on się zaczął śmiać. Myślałam, ale prostak. Nie wytrzymałam. Nie słyszy. Nigdy, mówię, nie widziałeś, żeby ktoś pisał lewą ręką? On mówi, daj, ja ci napiszę. Dawaj, Majku ten telefon. Ja tak, wow. I mój mąż jest takim ponad 100% Majkutem, bo mnie się jeszcze zdarzy właśnie w tenisa stołowego prawą, a ziemnego w lewą, a on to już wszystko Majkuta. I tak się śmiejemy, że dwójka Majkutów ma czwórkę praworęcznych dzieci. No. To piękne, bo jesteście cudowną rodziną. Kochacie się wszyscy, wspieracie się wszyscy, inspirujecie się wszyscy, prawda? Ja wiem, czy się inspirujemy. Nie przeszkadzamy sobie nawzajem w ogóle i to jest najważniejsze, uważam. To jest tak bardzo ważne, że ja nigdy się nie muszę tłumaczyć, gdzie ja jadę, jak długo ta próba będzie trwała, czy jak długo będzie trwało to właśnie nagranie. Mhm. Ja w ogóle wsiadam w samochód, jadę, tam zadzwonię z drogi, że jadę na próbę, czy na koncert, czy na cokolwiek. Mój mąż, a ty to sobie zawsze umiesz znaleźć zajęcie.
Dla mnie jesteś, byłaś, jesteś i chyba będziesz wielką bohaterką. Mówisz, że to nie jest takie wielkie, bo studiowałaś i chodziłaś na 3-4 godziny na swoje magisterium, a w międzyczasie urodziły się twoje dzieci, ale dla mnie zawsze to było wielkie bohaterstwo, bo potrafiłaś, urodziłaś te dzieci, wychowałaś je, wychowujesz w dalszym ciągu. Jesteś matką, jesteś pedagogiem, jesteś śpiewaczką, masz mnóstwo innych zajęć, potrafisz to wszystko pogodzić. I ja pamiętam, kiedy myśmy się poznały, to chyba było Betlejem Polskie. Betlejem Polskie. Betlejem Polskie. Tymoteusz, mój syn, był malutki, ty byłaś razem z nami i tak, wiesz, spotykałyśmy się na kolejnych spektaklach, na kolejnych jakichś produkcjach i co produkcję ty przyprowadzałaś nowe dziecko, aż w końcu kilka lat temu spotkaliśmy się i ty mi przedstawiasz swoje najmniejsze, czwarte ukochane i to bohaterstwo będzie zawsze mi stało przed oczami. Także jeszcze raz chylę czoła przed tym, co zrobiłaś, czego dokonałaś. Ale wiesz, nie, to Ewuś, ja mam taką słabość do małych dzieci, że jakbym była młodsza, to ja bym jeszcze chciała takie małe. To chyba po moim tacie, bo mój tato też do malutkich dzieci ma ogromną słabość. Także moje dzieci już podrastały, bo najmłodsze ma 7 lat, a najstarsze 14. No właśnie, czy możemy poprosić o zdjęcia rodzinne? Od pierwszej klasy do 8 akurat. Zamykamy się teraz w edukacji szkoły podstawowej. Tak, jeśli możemy poprosić zdjęcia, to z chęcią oglądniemy całą Twoją rodzinę. No proszę. Jaka piękna gromadka. Jesteśmy w Polsce w zeszłym roku. Tak. A to w jakichś wakacjach tutejszych. Tak, bo to gdzieś w jakimś oceanerium, o ile Tak, a tu też moje dzieci. A o, tu jest wielkie krokwi zdjęcie właśnie, czyli, z Zakopanego zeszłego roku. Tak. A to jest Dunajec? Pływ Dunajcem. Tak. Śpiewaliśmy po góralsku, było super. A to tatrzańska łomnica już po słowackiej stronie. A tu z moim tatą. O, no, piękne proszę. Zdjęcie, bardzo lubię to zdjęcie. Ślicznie, pięknie wygląda. A tu gotowi jesteśmy do szkoły. No tak. Niestety koniec wakacji. No. I tu też tak przy jakiejś Wielkanocy, bo to są jedyne msze, kiedy moje dzieci mi towarzyszą. O, to moje piąte na czterech nogach. To pokażmy to... piąte dziecko Mirki raz jeszcze, jeśli możemy. Tak. Jak to ma na imię? To jest Puszek. Puszek czyli, jest czyli pan Puszek. Tak, pan Puszek jest ze schroniska, a tu jeszcze z Ludźmierzec właśnie, o, do tego miejsca. Tam Ludźmierz i sanktuarium ludźmierskie. O, w Lozie, tu jakaś jesień, tu jeszcze troszkę młodsi jesteśmy. Tak. Ślicznotki moje. Tak. Czyli Puszek jest twoim piątym dzieckiem. Tak poniekąd. Bo nieraz już najbardziej o niego się dopytuje, czy jest z domu, czy jest zdrowy, czy nie wymiotuje. Puszek jest też następną jakąś tam historią, bo nigdy nie myślałam, że będę mieć jakiekolwiek zwierzę w domu. Poza rybką chyba w takim małym akwarium. Moja córka bardzo chciała zobaczyć shelter. Mama wiecznie zajęta, akurat był to wielki tydzień, a ja jako dyrektor muzyczny w dużym kościele absolutnie bez szans na jakiekolwiek wakacje, spring break tak zwane. No to chociaż dobra, to do tego shelter, jak już tak bardzo chcesz powąchać, to jedziemy do shelter. Przyjeżdżamy, zamknięte. No to już mnie jeszcze bardziej nastrojeni na molowo. No to poczekamy tą godzinę. Weszłyśmy, nic. Ten shelter, no wie, no dziecko, pooglądałaś. Już mieliśmy wychodzić, jak wnieśli skrzynkę, taką klateczkę z takim ładną, rudą kulką włosów. Ja tak, ojejku, jaki fajny pies. Moje dziecko od razu poleciało i się dopytuje, co to za pies, bo nieopisany. Okazało się, że to był ten słynny amerykański Pomeranian, czyli polski szpic pomorski, tak, bo one właśnie pochodzą z Nadbałtyku, tutaj z północnej Polski, Niemiec. A szpic pomorski, nikt nie wiedział ile ma lat, jak ma na imię. Okazało się później, że od Polaków, starszych dziadziusiów, którzy musieli się pieska pozbyć, miał na imię Puszek i tak został. Nie mogliśmy mu zmienić, bo miał już 2,5 roku wtedy. Tak. Także imienia nie mogliśmy mu zmienić, a nie chcieliśmy. Puszek fajny, taki fajny reaguje. Chodzisz z nim na spacery? Nie za bardzo, bo nie mam czasu. No właśnie. I nikt nie chodzi. Wszyscy obiecywali, mamo, my będziemy wstawać o 6 rano, my będziemy chodzić, my będziemy go myć, my wszystko. Oczywiście, że nie. Ofiarą padłam ja, mianowicie ofiarą miłości tego psa. Jestem, to jest w ogóle Don Juan, uwielbia babę. I to jeszcze ładne, słuchaj, no
No i to jest niesamowity pies, ale na przykład moja siostrzenica, piękna dziewczyna, moja córka najstarsza, no musi być kobieta i musi być w dodatku ładna. No proszę, no. Jestem ciekawa, kim był w poprzednim wcieleniu. Ja też nie wiem, ale ma dobrze u nas, bardzo dobrze i my mamy z nim dobrze, jest taką biegającą rudą duszką. Cudownie, ruda to moje ulubione. No, powiedz mi, jak wygląda twój dzień? Mój dzień wygląda bardzo różnie, to znaczy zależy od dnia tygodnia. Przede wszystkim, że jest to dzień tygodnia, nie weekendu. Wstaję za 15:07, zbieram czwórkę dzieci do szkoły. To jest, nigdy nie należało to do obowiązków nikogo, tylko mojego, czyli moja mama zawsze wtedy odpoczywała, ewentualnie któreś dziecko mi tam ubrała, ale tak mój mąż mówi, bo tak ich nauczyłaś, że ich ubierasz, ale to taka chwila przyjemności, że tego rannego przytulania. Zwłaszcza to najmłodsze mamo, to już tak mnie tu przytula się, ucałuje, także się ubieramy rano. To tych pierwszo i drugoklasistów, bo już te starsze się same ubierają. Później jakieś śniadanie, oczywiście lunch dla czwórki dzieci. Zawsze tak myślę, jak mam co, to nie ma problemu, ale jak otworzę lodówkę i nie ma nic, co oni lubią, no to wtedy leci jajecznica i do kanapek, bo to najszybciej. A tak, żeby po prostu moje dzieci zjadły, bo niestety wydłużony dzień szkolny doprowadza mnie do szewskiej pasji, żeby nie powiedzieć, że jestem bardzo niezadowolonym rodzicem, że tak się stało. Uważam, że dziecko siedzące 6 godzin w szkole to już jest potąd. Wystarczająco. 6 godzin zegarowych. Myśmy w ich wieku siedzieli 4 lekcyjne, czyli wychodziliśmy tam góra o 12 do domu. I czy my coś, czy nam coś brakuje? Bo wychodzi na to, że jednak jesteśmy dużo bardziej narodem sprytnym, dającym sobie radę. Radę w trudnej sytuacji. Jeżeli ktoś w Polsce chciał się kształcić, to był to człowiek bardzo wszechstronnie wykształcony, nie w jednym kierunku. Teraz moje dzieci siedzą po ponad 7 godzin w szkole. No co taki siedmiolatek siedzi 7 godzin? Ja to zaobserwowałam. Moje najmłodsze dziecko gorzej mówi teraz po polsku. Chodzi, my mówimy gwarą. No ale właśnie gorzej. Mówicie gwarą w domu. Jedni mi to zarzucają, drudzy podziwiają. To nie piękne. Wiem jak jest, ale jest tak jak ja chciałam i koniec. Śmieję się, bo dużo moich znajomych górali mówi z dziećmi po polsku, mimo że sami nawet nie potrafią dobrze mówić po temu polskiemu. Dla mnie język literacki gdzieś tam da się wyczuć akcent, bo jak poszłam do Krakowa, do szkoły na akademię, to wyczuwali to tam nieraz, chcieli, żebym mówiła do nich gwarą, na nich to było zabawne, ale generalnie nie stwarza dla mnie żadnej jakiejś przeszkody w byciu, w mówieniu, ale w odczuwaniu myślę czasami. Nawet tu mi uciekło. Inaczej się tam czuję mówiąc gwarą, tak, inaczej tak, się tak przekazuje emocje. Cały czas mówię i zawsze to mówiłam, jest to język mojego serca. A jeżeli jest to język mojego serca, to ja nie potrafię inaczej mówić do swoich dzieci. Bo no, nie mówiłabym, byłabym sztuczna. Nie, może po jakimś czasie bym przywykła, ale no, nie wiem, czy mi się sama zostałaś w tej gwarze wychowana, więc te uczucia to się zgadza. Mimo że moja mama była nauczycielką, myśmy zawsze mówili w domu gwarą. I to było takie cudowne. To był dla mnie taki azyl szczęścia, dobrego samopoczucia, po prostu bycia w domu, takiego ciepła. I ta gwara do tej pory mi się z tym kojarzy. No. Mimo że krzyczę, że kocham, że śpiewam, że cokolwiek, jednak jak jest w gwarze. To jest inaczej. To jest inaczej. Droga Mirko, czy na zakończenie zechciałabyś nam zaśpiewać coś a cappella? Już się boję. Nie wiem, bo ja nie jestem rozśpiewana. Spróbuj. Moi kochani, to chyba coś bardzo krótkiego. Najkrótszą pieśń, jaką się da. Pieśń Karpowicza, Rdzale liście. Ma jeszcze jedną na jedną stronę, ale tamtej chyba nie pamiętam. Rdzale liście. Rdzawe liście strząsa z drzew, wiatr jesienny gnaje precz. Poniesione w chłodną dal, nie powrócą nigdy wstecz. Żaden z liści więcej już nie odrośnie na swym pniu. Poniesione w chłodną dal, nie powrócą nigdy tu. Nie powrócą nigdy tu w moje serce do mej krwi. Te marzenia, które czas i oddanie wzięły mi.
bardzo za nisko, ale proszę bardzo. Dziękuję za tą cudowną rozmowę prosto z serca, z samego dna duszy. Dziękuję Ci serdecznie za to, że byłaś z nami. Moim i Państwa gościem była Mirka Sojka-Topór. Dziękuję raz jeszcze. Dziękuję również. Do widzenia.